najważniejsza rzecz, najważniejszy aspekt, to jest to, co też obiecaliśmy społeczności tej szkoły, że chcemy, żeby w tej kadencji samorządu powstała piękna sala. Wiemy, że nie tylko sala, bo tu w ramach tego działania, w ramach tej inwestycji będą również inne ważne działania dla szkoły. Stąd między innymi dzisiaj podpisujemy umowę na realizację tej inwestycji. Widząc, że na początku mamy przy kwocie 17 700 000 zł, 3,5 miliona dofinansowania rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mamy niecałe 300 tysięcy złotych z funduszy norweskich, ale już szukamy kolejnych środków, żeby tę inwestycję zrealizować z jak największym dofinansowaniem zewnętrznym. Stąd między innymi już jestem też po rozmowach z marszałkiem województwa Arturem Kosickim. I na początku następnego roku będziemy starali się o wsparcie, które samorząd może uczynić w kierunku właśnie gmin województwa podlaskiego. My jako miasto jeszcze nie aplikowaliśmy o te środki. Możemy o dodatkowe 2 miliony złotych właśnie na realizację tej hali wystąpić i tak zrobimy. Ale to też oczywiście dodatkowe środki, o które będziemy aplikować, to chociażby wsparcie w ramach Sportowej Polski. W ostatniej edycji udało nam się zrealizować, otrzymać dofinansowanie, bo jeszcze nie zrealizowaliśmy, ale otrzymaliśmy dofinansowanie na dwie inwestycje. To wsparcie z PFRON-u, z totalizatora sportowego. Na pewno będziemy tych środków szukać, a historia i liczne przykłady pokazują, że w mieście Łomża nawet w momencie już zakończonych inwestycji udawało nam się otrzymywać refundację na realizację tych inwestycji. Ale wszystkim nam tutaj przyświecał ten cel główny, żeby rozpocząć tą inwestycję, żebyśmy tutaj dłużej nie musieli czekać, żeby dzieci nie musiały dłużej czekać, bo widzimy też w jakich warunkach dotychczas dzieci i cała społeczność tej szkoły musi pracować. I wierzymy w to, że to się uda. I dzisiaj te marzenia się spełniają. Na tej wizualizacji widać, że ta szkoła będzie miała nową halę z trzema boiskami. Będzie również ta sala zachowana jako sala taka wewnętrzna, widowiskowa. Będzie miała pełnoprawną szatnię, o czym mówiła pani dyrektor, i też całe zaplecze logistyczno-techniczne, włącznie z tymi wszystkimi sieciami, które są konieczne do wybudowania. Uzupełnieniem tej całej infrastruktury będzie również budowa dojazdu i całego systemu parkingowego, który też będzie komunikował tę szkołę od tej strony właśnie nowej hali sportowej. Cieszy mnie bardzo, że rozpoczynamy te inwestycje i jak widać chyba jedną z najważniejszych cech w samorządzie to jest cierpliwość. Trzecie podejście, podpisujemy tę umowę i bazując na dobrych rekomendacjach, na wielkim doświadczeniu firmy Rembut, jestem przekonany, że za 2 lata z sukcesem otworzymy tę salę, tę halę sportową, która będzie służyła obecnym, ale i przyszłym pokoleniom naszych mieszkańców. Trudno wyrazić mi radość, jaka jest w moim sercu, bo na ten dzień czekałam 17 lat. Pan Andrzej dłużej. Ja nie ukrywam, ja w 5. klasie byłam, kiedy tutaj zaczęłam się uczyć i ta sala była wtedy bardzo dużą salą, a kiedy zostałam w 4. roku dyrektorem i zaczynałam od remontu tej sali, to ona już taka wielka nie była. Wiem, że na tą salę czeka obecna młodzież ucząca się w naszej szkole, a na pewno było to marzeniem wielu pokoleń, które tę szkołę skończyły. Także bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj będzie ta umowa podpisana. I tak jak pan prezydent powiedział, to nie tylko dlatego, że akurat moje takie może było marzenie, ale marzenie rodziców, marzenie, tak jak już powiedzieliśmy, dzieci. Chciałbym wyrazić nasze wielkie zadowolenie z powodu, iż możemy dla państwa wykonywać tego typu inwestycje. Z racji naszego doświadczenia niemal ponad 25-letniego przy realizacji tego typu inwestycji również jesteśmy przekonani, że ta inwestycja pójdzie nam bardzo sprawnie, z powodzeniem w terminie, czego sobie i państwu życzę. I wszystkie te, które pani dyrektor wspomniała, dzieci, marzenia się spełnią. Za 2 lata spotkamy się
przy otwarciu tego obiektu. Ta sala ma klimat. Naprawdę ma klimat, bo z tej sali gimnastycznej, z tych zajęć, które tu się odbywały, wyszło wielu dobrych sportowców, którzy jeszcze kontynuują do dzisiaj kariery, kontynuowali do dzisiaj kariery, kontynuują kariery sportowe. Nie sposób ich wymienić. Natomiast po drugie, cieszę się, że jako radny miasta Łomży, przewodniczący Rady Sportu, Komisji Sportu, Rady Miasta, jestem u schyłku, powiedzmy tak, swojej kariery zawodowej. Będę dumny, kiedy będę, mam nadzieję, jeszcze przy otwieraniu, przy tej hali, przy przecinaniu tak zwanej wstęgi. Infrastruktura sportowa w mieście Łomża się rozwija i myślę, że kolejny czas na szkoły, na których nie ma dzisiaj hal sportowych, czas na szkoły inne i będziemy mocno wspierać z radnymi, z moimi kolegami radnymi, panów prezydentów w tym, żeby takie inwestycje powstawały.